Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi z dobrze Wam znanego kanału Urbex Hill. Tym razem mężczyzna udał się na kolejną eksplorację do Cleveland w stanie Ohio. Pamiętacie, jakiś czas temu pokazywałem wam go, gdy eksplorował opuszczoną szkołę i udało mu się zarejestrować cienistą postać. Okazuje się, że nie była to jego pierwsza wizyta w tym miejscu. Rok temu już udał się do tej szkoły. Inevitably facing declining enrollment numbers and the district wanting to remodel schools to provide a contemporary education. The students and teachers were relocated to a modernized facility, and the school was closed in 2015 after 92 years of service. This school has been abandoned for 7 years. A playground, once filled with joy and laughter, now sits completely forgotten. W momencie, gdy Chris robi przebitki do filmu i opowiada o tym miejscu, jego kamera rejestruje coś interesującego. Po prawej stronie ekranu możemy zobaczyć cienistą postać, która bardzo szybko przebiega przez kadr. Mógł być to błąd kamery, jednak gdy wchodzi do środka, nagrywa to. Widziałeś to? Gdy Chris idzie korytarzem, w pewnym momencie na jego końcu możemy zobaczyć po raz kolejny cienistą postać, która dość szybko przebiega, a następnie znika z pola widzenia. Tak jak na samym początku. Więc czy Chris zarejestrował coś paranormalnego, będąc w opuszczonej szkole? Czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika Outdoor Xiao Long. Jest to popularny łowca duchów z Chin, który odwiedza wiele opuszczonych miejsc. Oczywiście transmituje wszystko na żywo. Tym razem Xiao Long postanowił udać się do budynku, w którym kiedyś znajdowało się telewizyjne studio. Chwilę po tym, jak wchodzi do wnętrza budynku, udaje mu się zarejestrować to. Kiedy znajduje się w studiu nagraniowym, wokół niego dzieją się dziwne rzeczy. Lampy zwisające z sufitu same się poruszają, czy też drzwi, które się zamykają tuż przed jego nosem. Generalnie na filmie panuje dość duży chaos, jednak to nie koniec jego przygody. Koczule! Thank you.
pewnym momencie, gdy Xiaolong spaceruje korytarzem i zerka do jednego z pomieszczeń, widzimy, że nikogo tam nie ma. Po chwili słyszymy kobiecy głos, znajdujący się za plecami Xiaolonga. Gdy ten się odwraca, nikogo tam nie ma. A w momencie, gdy drugi raz zagląda do pokoju, możemy zobaczyć coś strasznego. Dziwną, przeźroczystą postać kobiety z długimi czarnymi włosami, której Xiaolong nie zauważa. Nieświadomy tego, co nagrał, postanawia kontynuować eksplorację tego miejsca. Tym razem mężczyzna przypadkowo nagrywa cienistą postać stojącą za szkłem. Gdy patrzy w to samo miejsce sekundę później, tego czegoś już tam nie ma. Więc czy rzeczywiście udało mu się zarejestrować paranormalne zjawiska? Czy da się to w jakiś sposób wytłumaczyć? Swoją opinią, jak zawsze, podziel się w komentarzu pod filmem. Następny film pochodzi od youtuberów Ghost of Trend. Udali się oni na opuszczony cmentarz, który jest położony obok starego kościoła. W tym miejscu wiele lat temu odbyła się rzekomo ogromna bitwa, która pochłonęła wiele ofiar. I od tego czasu to miejsce jest rzekomo nawiedzone. Słysząc te plotki, zespół badaczy zjawisk paranormalnych postanowił spakować swój sprzęt i zbadać to miejsce. Wait, there was a shadow. Keep coming. You see it? I think I got it on the camera. Brilliant. I swear there was a shadow down on the wall. You're gonna see it. You're gonna show yourself to us. That bottom wall. Keep coming. Did you? Was you filming at the same time? I was filming at the same time. Yes. I swear there was a shadow, and it was on that wall at the bottom. You're doing okay. We're just trying to talk to you. Just want to communicate. There's no light at all on the wall. Simultaneously. That's good, that is. Yeah. Can you go all the way up to the red? Yeah. No light at all. Yeah, take it to red for us. See if you can do that. Thank you. It moved. That moved. That did. It moved. I heard it. I heard it get pushed across the grass. It did. Oh shit! None of us were recording. I got it. I think I've got that. It got pushed across the grass. I heard it and I saw it with my eyes coming, like, coming to a stop. We are. I'm sure I've got that. Yeah. You do it again, please. Fabulous. Trust me, I'd check that. That's gone down the stairs. Check that footage because it got pushed across the grass. It went left because I saw it go. I heard like the noise of the grass and then I glanced over and I saw it coming to a stop. The ball, I was actually rolling across the grass. W pewnym momencie Tom zauważa jakiś cień, którego niestety nie udało się nagrać. Kilka sekund później piłka wykrywająca ruch uruchamia się, a sekundę później zostaje przez coś popchnięta. Jednak to nie koniec ich przygody. What was that? I heard that. That was when I heard the voice over there. Tom?
Something whispers then. Yeah. And say, I thought I heard someone say shh. Yeah. But I can't be 100% sure. It's hard when you're outside, isn't it? Yeah. Because there's other noises. That definitely sounded female, though, didn't it? There's someone in there. Yeah, that knew. Yeah. Thanks for that. So, you willing to talk to us then and communicate? That's good. Podczas przeprowadzania sesji EVP udało im się nagrać jakieś głosy. Następnie udali się w to samo miejsce, gdzie byli na początku i zarejestrowali coś dziwnego. Jakaś biała anomalia przelatuje przed kamerą, a następnie rozpływa się w powietrzu. Jak myślisz, co to mogło być? Daj znać w komentarzu. Ostatnie nagranie na dziś pochodzi z dobrze wam znanego kanału Twin Paranormal. Mężczyźni udali się do tak zwanego domu Sally. Jest to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w całej Ameryce. Dom został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Jednym z właścicieli posiadłości był mężczyzna, który fascynował się medycyną i przez lata operował ludzi w swojej piwnicy. Wokół tego miejsca powstało wiele historii, jednak dwie z nich wyróżniają się na tle innych. Pewnego dnia kobieta wraz z chorą córką zapukała do drzwi. Charles od razu zaczął operować dziewczynkę. Jednak jak możecie się domyślić, operacja się nie powiodła, a dziewczynka zmarła. Druga historia opowiada o tym, że Charles miał kochankę, której zrobił dziecko. Niestety po jakimś czasie jego potomek zachorował, a ten nic z tym nie zrobił i pozwolił jej umrzeć. Następnie zamordował również swoją kochankę i obydwa ciała zakopał w piwnicy. Nawiedzenie rozpoczęło się na początku lat 90., kiedy rodzina Pikminów wprowadziła się do budynku. Byli zaciekle atakowani przez jakąś istotę praktycznie każdego dnia. Pewnego razu nawet jedna z osób widziała ducha dziewczyny stojącego tuż przed nim. Postanowiła ją narysować i nazwać Sally. Od tego czasu się wszystko zaczęło. Rodzina wynajęła łowców duchów, którzy przez lata dokumentowali wszystkie dziwne zjawiska. Po kilku latach postanowili się wyprowadzić i zostawić budynek opuszczony. Twin Paranormal. Postanowili zabrać sprzęt i udać się w to miejsce. I might keep this camera here just in case if the music box starts to go off. Going again. We're coming. Oh my god! That means they're holding onto it really tight. Did you just hear that sound like a sneeze? Let's go. What? By any chance, do any of you remember me? Can you guys see this? Not going off? We're not causing off in any way? Can you touch that real quick? Please, do not be afraid of us. Do you see this? Whoa. Sally, we heard what happened to you here, and we're very sorry, but we came all this way to try to have a good conversation with you and respect you. Ever since we got here, please let go right now. I was gonna say, when I'm walking up these stairs, I straight feel someone behind me and I'm so scared that something's gonna grab my leg and pull me down. People have had that happen. Someone died on these stairs, right? Or falling down? Somebody fell down and somebody also flew over the railing. Yeah, that, I'm getting off these stairs. I don't know if that's me. It can't be. You're not even close to it. Yo! That wasn't you? The footsteps? No! You hear that? That's downstairs. That! No, 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 no. Dude. No way did we go into this place and right off the bat we get this.
praktycznie od razu po rozpoczęciu śledztwa. Mężczyznom udaje się zarejestrować paranormalną aktywność, która rośnie z minuty na minutę. Tajemnicze głosy, bezcielesne kroki, czy urządzenia, które dosłownie oszalały. Następnie mężczyźni zeszli do piwnicy, gdzie próbowali skontaktować się z duchem. That's so insane. We're literally having a conversation with him. Prepare. Keep this secret. I'm a woman. He killed us. And then help. Destroy. Destroy. Okay, so... What do you think? Like, destroy it? Burn the house? Destroy the house? Well, the pentagram was destroyed. This is weird. This is odd. Dude, this might be one of the scariest nights of our lives. I'm not gonna lie. Weird. I feel hella weird down here. I think this is. This is definitely one of the scariest nights of our lives. This is very intense. To where I think we're starting to actually dig up a story that's been told for years. You gotta tell us how to help you. What do you need? I'm a protector. Oh my god, dude. The odds that that just starts going off heavily. Is anybody else feeling very weird to where, like, I feel sick? Yeah, same. I feel like it's not right, and it's just making me nauseous. Feel. Feel! Dude! We're literally talking about how we feel. Are you making us feel this way? Whether it's on purpose or not, is this you? Whoa. This is insane. Like, this is almost too good to be true. Seriously. I'll throw something. The ball! Throw the ball, please! If this happens right now, that would absolutely be amazing. If you'll really throw something, please throw that ball down the stairs. No! You are kidding me! That is proof! Please. What? What? What happened? He's coming. No. Okay, that is not us. We're downstairs, guys. We're in the basement. Guys, what I think we need to do, I think we need to finish off this investigation by going into the living room right now, doing an Estes method, see if we can gather any more information. What are you hearing, Wyatt? Come feel me. Why are you shaking? Oh my god, dude. What happened? After the ball landed at the bottom, bro, I can't tell if it was a man or a woman, but I heard someone go, No. Dude, loud as I know for shit. A fact that's on my audio. You are shaking really bad. Dude, I stopped and I'm like staring up here because I like 100% fully thought someone was gonna come walking like into my view. Dude, he is shaking so bad. Gdy mężczyźni nawiązują kontakt z duchem sali, otrzymują oni coraz ciekawsze odpowiedzi. W pewnym momencie z urządzenia wychodzi głos, zaraz czymś rzucę, a sekundę później piłka pozostawiona na schodach sama z nich spada. To zjawisko było na tyle straszne, że mężczyźni po chwili kończą swoje śledztwo. A więc jak myślisz, czy rzeczywiście budynek jest aż tak nawiedzony, czy to tylko kolejny fake? Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.